Andy. Ach, ten Andy. Jestem Andy, numerant, jakich mało. Wielki artysta w robieniu kawałów. Jeden mały dowcip i draka, o rany. I całe miasto krzyczy, ach, ten Andy. Jestem mistrzem w robieniu dowcipu. Ach, ten Andy. W kawałach nie przebieram, bo mam artysta, numerant. Ach, ten Andy. Ach, ten Andy. Nadjeżdża niewidzialny jeździec! Niektórzy twierdzą, że mam obsesję, bo nie umiem odmówić podjęcia wyzwania. W tej chwili planuję dowcip życia, ale sami go ocencie. Dowcipy na tony. Włączyłeś? Nawijaj! Cześć, jestem Andy Larkin. Opowiem wam o sobie. Urodziłem się w bardzo skromnej mieścinie East Gackle. Mam tylko jedną taśmę. Aha, dobra. Jeszcze raz. Jestem numerantem, artystą, można powiedzieć? Nie można. Chcę wam dać prezent. Mój dziennik na wideo. Dzień z życia genialnego numeranta. Macie szansę podejrzeć tajemny świat genialnego ubaku. Będziecie zachwyceni. Przypominam ci, że specjalnie wstałem o 7, a dzisiaj jest sobota. Czy kiedyś cię zawiodłem? Czekaj, nic nie było. Idzie tu Jen, do roboty. Ale będzie jazda. Andy, wlazłeś mi w kadr. Ej, coś jest nie tak. No pewnie. Chyba znowu długo nie prałeś tej piżamy. Co ty właściwie robisz? Cześć, pajacu. Chcę zjeść śniadanie. Fuj, ale jedzie. I bardzo dobrze. Co ci jest? Miejże litość. Znów wlałeś mleko do kartonu po soku. Twoje posunięcia stały się oczywiste. Oczywiste? Tak, to żałosne, no i w dodatku niemodne. Coś ci powiem. Andy Larkin może słynie z wielu rzeczy, ale nie z oczywistych posunięć. Na pewno mnie szpiegowałaś. Też coś. Prawda jest taka, że się wypaliłeś i nawet o tym nie wiesz. Ej, wyłącz to. Nie ma mowy, świetny materiał. Może to nie był dowcip życia, ale nie było źle. Zrozum, to twój koniec. Każdy ci to powie. Już całe miasto się z ciebie śmieje. Przecież o to chodzi. Nie przez ciebie, a z ciebie. Ale... Przyznaj się, już do końca życia nie wymyślisz dowcipu. Ten koniec jest bliski. Nic nie wymyślę. Pociągnij za palec, Andy. Spokojnie. Ludzi w tym mieście i pomysłów mi nie brakuje. Nie wierzę. Jen, stań przy oknie. Światło jest lepsze. Jasne. Przesuń się. Tak się to wszystko zaczęło. Przecież nie mogę się wycofać. Dobra, niech będzie tak. Jeżeli zrobię dowcip każdemu, kto się do mnie odezwie, wtedy ja wygrywam, a ty odśpiewasz pieśń na moją cześć przed całym miastem. Huh? Dobra, śpiewamy! Gdzie Andy się pojawia, tam wszystkich net rozbawia, bo mistrzem jest numeru, a takich nie ma wielu. Ale wymyśliłeś. A jeśli przegrasz? Jak przegram? Nigdy nie zrobię żadnego dowcipu. Nigdy? Nigdy? To co ja będę robił? To ostateczna oferta. Och, to mi odpowiada. Zaczynamy teraz i kończymy późnym wieczorem. Denny będzie to wszystko nagrywał. Zapowiada się wspaniale. Chyba muszę dokupić taśmy. O, ranne ptaszki. I nawet się nie kłócicie. Dobra, Denny, jeśli mi się to uda, przejdę do historii. Ale będę potrzebował twojej pomocy. I chyba dużo szczęścia. Zgadza się. Chodź.
Rób to, co ja. Witam, szanowny kolego. Udacie się ze mną na poranną przechadzkę? Halo, to ja, Martin. Ten ze szkoły. O, siema, Martin. Nie zauważyłem cię. Jak to? Ej, przecież odbija się ode mnie słońce, więc jestem widoczny. Słuchaj, Martin. Dochowasz tajemnicy? Ej, no jasne. Widzisz to? Aha, lubię karmelki. Nie, to coś dużo lepszego. To zbyt ryzykowne. Nie mów mu, Andy. Tak, racja, Danny. Ojeny, chłopaki, no powiedzcie mi. Przysięgam na kolekcję znaczków, że się nie wygadam. Dobra, niech ci będzie. To jest pigułka niewidzialności. Receptura pochodzi z tajnego laboratorium w stanie likwidacji. To niewiarygodne. Niedawno mówiliśmy o niewidzialności na kółku fizycznym. Ale składników starczyło tylko na jedną sztukę. Nie możemy się zdecydować, kto ją weźmie, bo obaj chcemy być świadkami tego fenomenu. Niech to kaczka kopnie, ja to zrobię. Błagam, chłopaki. Powodzenia, nieustraszony odkrywco. Martin? Martin? Gdzie się podziałeś, Martin? To działa, to działa. Och, ta pigułka naprawdę działa. Trzeba to opatentować. Nie do wiary, jestem niewidzialny. Muszę to pokazać Marii. Rachunek, proszę. Cześć, chłopaki, co zmalowaliście? A nie opowiadajcie, po mieście biega chłopiec w samej bieliźnie i lepiej, żebym nic o tym więcej nie wiedział. Spokojnie, tato, to jest większy projekt. Chodźmy, mam genialny pomysł. Stać nas na to? Nie, ale to nie jest żaden problem. Dzień dobry, pani Ulmer. Pięknie pani wygląda. Czy to nowa fryzura? Dobra, Andy, nie podlizuj się. Nie zrobię wam kartkówki. Jest pani najfajniejszą nauczycielką. Troskliwą, miłą i sprawiedliwą. Szkoda, że nie ma pani męża i własnych dzieci. Jesteś bardzo miły, Andy, ale ja mam inne powołanie. Nauczam. I świetnie pani to robi. Zawsze uważałem panią za drugą matkę, pani Ulmer. Szczególnie teraz, gdy moja mama jest zajęta przy konkursie ciast. Zrobi pani coś dla mnie? Gdy przejdę przez kasę, pomacha pani do mnie i powie: pa, synku, poczułbym, że ktoś mnie kocha. No, sama nie wiem, to nie wypada. Proszę. Za wszystko zabiła ci mama. Pa, synku. Pa, mamo. 48,50. Co? Za gumę do rzucia? To jakaś pomyłka. Guma kosztuje 50 centów, ale musi też pani zapłacić za syna. Za syna? Czy ja wyglądam na kogoś, kto ma dzieci? Pani spojrzy! Mówiła pani do niego, synku. No, czekaj, Larkin, już ty mi odpracujesz te 48 dolarów. Dzień dobry. Mówi John Beaufort z Miejskiego Wydziału Strychów i Schodów. Może pani wejść na górę i sprawdzić, czy elektryzują się pani włosy? Ale po co? Dla bezpieczeństwa pani rodziny. Trzeba było tak od razu mówić. Już będę. Nieźle, braciszku, ale jeszcze nie wygrałeś. Odpuść sobie, Jen. Mam całe tony pomysłów i nic nie wskazuje na to, że przegram. Ha, to się jeszcze zobaczy. Zapomniałabym, był telefon od Lori. Chciała z tobą pomówić. Pa, mamo, uważaj, bo Andy jest w domu. Na razie, pajacu. O, rety, słyszałeś? Lori dzwoniła. I jaki li zrobisz kawał? A no właśnie. Ona nie lubi kawałów, czyli muszę jej dzisiaj unikać. Andy, dobrze, że jesteś. Ustawimy stoisko z wypiekami. Pan Bufford? Halo? Nadjeżdża niewidzialny jeździec! Juhu! Wszystko jest dobrze. Zaraz dostarczą twojemu tacie fasole. Ale będzie pięknie. Już nie mogę się doczekać występu mojej siostrzyczki. Dobra, śpiewamy! Jak szybki jest jak strzała, lecz Andy szybciej działa. Więc my śpiewamy mu to czule, że jest kawałów królem.
Andy, daj krzesło, trzeba ustawić miejsce dla Jill. Tak jest, panie Hutchins. Te krzesła są dziwne, proszę uważać. Nie ty głupiej się, Andy, jestem dyplomowanym nauczycielem. Umiem sobie poradzić z prostym krzesłem. Pomocy! O nie, to Lori. Lepiej, żeby się nie odezwała. Andy, poczekaj! Andy! Prędzej czy później będziesz musiał z nią pogadać. Ale później. I to dużo później. O, dzień dobry, Andy. Wiesz, właśnie idę na spotkanie w sprawie powiększenia łazienek w ratuszu. Dzień dobry. Tak. Miasto pana potrzebuje. Na zjeździe młodzieży są zamieszki. Niech pan tam zadzwoni i porozmawia z George'em Raffą. A, ma pseudonim G. Serio? No dobra. W końcu mogę się podzielić moim doświadczeniem. Dzień dobry panu, mówi burmistrz Roth. Chcę rozmawiać z panem G. Raffą. Połączy mnie pan? Zagłosuję na niego, jak będę już pełnoletni. Tak, właśnie tak powiedziałem. Chcę rozmawiać z panem G. Raffą. Skoro się pan ubiera, to do ciebie. To było dobre. Hej, tu Super Sonic Shane! W tym mieście tylko ja gwarantuję wam najlepszą zabawę! On mnie prowokuje. Chyba tak. Mamusi! Ha? Wścieklizna! Szybko! Niech ktoś mu zrobi usta, usta! Powiem o tym chłopakom z drużyny, dopadną cię! Łazen! Musiałam zapłacić za jego zakupy! Nie mogłem wydostać się z krzesła! Przykleił mi mojego Betsy do dłoni! Co państwo mówią? Niewidzialny dla ludzkiego oka! Niesamowity! Ciągle idzie! To dopiero okazja! Wlejemy tym lalusiom i nikt nie będzie miał pretensji! Jasne! Ale... komu? Myślałem, że Terry normalnie zemdleje. Tak, widzisz, jak działam na kobiety? Skoro o tym mowa. Cześć, lalusie. Właśnie, no wiecie, chcieliśmy was znaleźć. Musieliście zmajstrować coś dużego. Całe miasto chce was dopaść i się z wami policzyć. A my jesteśmy komitetem powitalnym i zaraz od nas dostaniecie. A może wy wolicie dostać od nas koktajl mleczny? Przygotujcie się na ból. Jest taki gęsty i czekoladowy. O, ja chcę czekoladowy koktajl. No dobra, ja też. Dawaj. Nie tak szybko. Muszę mieć pewność, że jak wam je damy, nie będziecie nas gonić. Nie mogę się ruszyć, wylewa się. Ej, nie zostawię nas tak. Jeszcze się za to policzymy. Życzę smacznego. Ryzykowne, ale wyszło. Chyba słyszę pieśń triumfalną. Jesteś najbardziej pożądaną postacią w mieście, tyle że negatywną. O nie, to znowu Lori. Andy! Ciągle cię szuka. Wiem, ale jak jej zrobię dowcip, to nie pójdzie ze mną na konkurs ciast. Utknąłem między młotem a kowadłem. No i między krzakami. Ale tu niewygodnie. Chodź, idziemy stąd. Udało nam się. Dobra, chłopcy, ręce na maskę albo na szybę. Ale o co chodzi, panie władzo? Chodzi o pewne zjawisko. Tak się składa, że ktoś tutaj robi bardzo dużo kawałów. Poważnie? Danny, widziałeś dzisiaj jakiegoś kawalarza? Nie, my dzisiaj tylko chodziliśmy i gwizdaliśmy sobie. Co ty na to, tatku?
Wygląda mi to na jakiś lejek. Lepiej zacznij gadać, Larkin. To służy do ćwiczeń na koordynację. Już to panom demonstruję. Uważaj, mamy broń. Proszę, to wymaga wielkiej koordynacji na linii głowa-spodnia. Tam ja też bym tak umiał. Dawaj ten lejek. Ale radziłbym uważać, to nie jest takie proste. Na trzy. Raz, dwa, no i trzy. Przepraszam, ale musimy lecieć, bo pomagamy przy konkursie ciast. Mam nadzieję, że złapiecie tego kawalarza. O rety, ale śmiesznie wyglądasz. Ej, co to miało być? Uwaga, uwaga! Niewidzialny jeździec znowu uderza! Trzeba go jakoś odciągnąć. Wiem jak. Tato, telefon! Nie słyszałem dzwonka. Halo? Łączę ważną rozmowę, proszę czekać. O co chodzi? Otworzę! Najwyższy czas. Szybko, niech pan pójdzie za dom. Ile mam czekać? Co może być tak ważnego? Super! A teraz grzecznie poczekamy. Mam tego dosyć. To były magiczne nasiona? Nie do wiary. Nie tak szybko, braciszku. Jakbyś nie wiedział, to szuka cię całe miasto. Wspaniale. To oznacza, że zaraz przegrasz zakład. Raczej nie. A jeszcze coś. Mała niespodzianka. Co? Zobacz, kto przyszedł. Andy, szukałam cię przez cały dzień. Czyżbyś specjalnie unikał dzisiaj Lori, braciszku? Cześć, Lori. No i co? Jenny, sprawdzić pracę domową. Mam to przegapić? Andy, czemu wszyscy tak dziwnie się dziś zachowują? Nie mam pojęcia. Co to? Daj spokój, nie nabiorę się na ten stary numer. No to trudno. Ojej, chyba masz mała kura we włosach. Znam to. Mam zapytać, co to jest mała kura, a ty powiesz, wyrośnięty kurczak. Wiesz, chciałam wybrać się z tobą na konkurs ciast, ale skoro wolisz bawić się w te żarciki, to pójdę tam z Jervisem. Jervis Coltrane. Nie mogę pozwolić, żeby ten pokurcz poszedł z Lori. Myśl, Andy, myśl. Genialnie. Lori, zaczekaj. Naprawdę chcę z tobą pójść. Wiesz, jestem zajęty, ale może spotkamy się na miejscu. Dobrze, fantastycznie. Do zobaczenia. To było słodkie, ale nie nabrałeś jej. To znaczy, że ja wygrałam. Cóż, miło było oglądać twoją klęskę. To nie jest koniec. Mam czas do wieczora. Przypominam ci, że dzisiaj jest sobota. Zgadzam się. Do zobaczenia na konkursie. Zobaczę, jak zawalasz swój ostatni dowcip w życiu. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Chyba nigdy nie wiedziałem. Jak tylko dopadnę tego Larkina! Musi pan poczekać, aż ja się z nim rozprawię. A na końcu my zgnieciemy go na miazgę! Spójrz na te gwiazdy, Lori. Czy to nie jest wstęp do tego głupiego dowcipu o uranie? Jasne, że nie. Co mnie obchodzi jakaś kula z gazu? Chcę pokazać ci to, co ja widzę. Bo ile razy na ciebie spojrzę, widzę gwiazdy w twych oczach. Och, Andy, jakie to słodkie. Poczekaj tu, Lori, przyniosę ciasto. Koniec, siostra. Wygrałem, więc ty przegrałaś. Jakże mi przykro. Momencik, pajacu. Jest ktoś, z kim gadałeś, a kogo nie nabrałeś. A niby kto to taki? Ja. Z
zgadza się, Andy. Tak, przez cały dzień nie zrobiłeś mi dowcipu. Wygrałam, a ty przegrałeś, braciszku. Tak ci się wydaje? Spójrz prawdzie w oczy, pajacu. Będziesz się musiał pożegnać ze swoimi kawałami. Tu jest Andy! Brać go! Dzięki, siostro! Byłaś bardzo pomocna! Tam jest! Niech go ktoś łapie! O, czas się stąd zmywać! Jeszcze z tobą nie skończyłem! Martin, uważaj! O nie! Cudowna pigułka już nie działa! Uważaj! Wiecie, nigdy nie lubiłem słodyczy, ale przynajmniej pokonałem dżem. Dowcipy ma genialne, tylko że nienormalne. Jak znów wywinąć coś spróbuję, to ja się pochoruję.